Management Today to magazyn ludzi biznesu. Dzisiaj jesteśmy na pierwszych urodzinach właśnie tego pisma. Zobaczmy, jak bawią się goście. Jesteśmy na urodzinach magazynu Businessman Today. Czy pan tego typu magazyny czytuje? Czytuję z tego względu, że właścicielem tego magazynu jest mój serdeczny kolega. Jest to świetny pomysł, który on zrobił. Magazyn coraz bardziej się rozwija, tak? Jest to moim zdaniem rewelacyjna sprawa. Moda i styl na urodzinach Businessman Today. Nie ma tutaj jakiejś konkurencji? Dobry wieczór. Nie, absolutnie nie. My akurat z magazynem bardzo się przyjaźnimy, lubimy, wspieramy, szanujemy, więc przy okazji gratulujemy roku, dobrego roku i życzymy dalszych, kolejnych sukcesów z całego serca. Jesteśmy dopiero na progu tej imprezy, ale powiedz, jaki masz nastrój? Nie mogę zapytać jeszcze, jak się bawisz, ale jaki masz nastrój? Nastrój mam już imprezowy, mimo tego, że nawet nie spojrzałam w kierunku szampana. To wystarcza mi sama atmosfera, która tutaj panuje. Jest bardzo ładnie, sympatycznie, dużo fajnych osób już spotkałam, znajomych, także czego chcieć więcej. Wspaniała gala, wspaniali artyści, wspaniali goście. Udało się? Dziękuję. Zdecydowanie tak. Powiedz, czy tak sobie to wyobrażałeś? Inaczej, wyszło lepiej niż myślałem. I to jest najlepsza odpowiedź chyba, szanowni państwo. Powiedz, jak długo przygotowywałeś się do tej gali? Przygotowania trwało od pół roku, a najbardziej intensywne były ostatnie 2 tygodnie i ostatnie dni. Czytuje pan magazyn Businessman Today? Każdego dnia czekam teraz na kolejny numer. Poprzedni, którym występowałem, wiadomości, które były zawarte, były bardzo interesujące. Magazyn, który polecać trzeba czytać, ponieważ wszystkie informacje, które pisze wydawca, są bardzo trafne. Pierwsze urodziny magazynu Businessman Today. Powiedz, jakiego typu makijaż na tego typu imprezy w tym sezonie? Wiesz co, to nie ma takich kryteriów, gdzie możemy wyznaczyć, jaki makijaż dzisiaj pasuje, bo tutaj dobieramy makijaże wieczorowe, ciemne, które będą pasowały do danej kreacji. Czyli raczej makijaż dostosowujemy pod kreację, nigdy odwrotnie? Do kreacji, do jakby całego wizerunku, ale też przede wszystkim do charakteru danej osoby. Ja nie mogę nie zapytać o pana plany, te biznesowe i te artystyczne. Co się teraz u pana dzieje? No wiadomo, że u mnie to jest powiązane. Aktualnie zajmuję się produkcją filmu pod tytułem Dywizjon 303, oparty o książkę Arkadego Fidlera. No ale oczywiście to nie jest tylko sam film. To jest obok tego filmu właśnie wiele rzeczy biznesowych się dzieje, ponieważ to jest merchandising, to są gry komputerowe, to są wystawy związane z tym filmem i wiele innych. Czy pan czytuje tego typu magazyny biznesowe, takie skierowane do mężczyzn, właśnie związanych z biznesem? Tak, jak najbardziej. To też wszystko zależy od treści danego magazynu, bo można pisać naprawdę na wiele tematów, niekoniecznie interesujących. Akurat Krzysztof robi to w taki sposób, że jest to interesujące, ma szerokie grono odbiorców i tyle. Czyli po prostu biznes w każdym wydaniu, również modowym. Then I'm in love.
jaki jest Pana sposób na biznes? Czy to jest biznes połączony z pasją? Czy ta szczerość w biznesie? Jak Pan uważa, co jest kluczowe, żeby osiągnąć sukces w biznesie? Codziennie rano budzę się z tym, że lubię to, co robię. Robię humanitarnie, robię też biznes. Część z zarobionych pieniędzy przeznaczam na humanitarną działalność i to mi sprawia bardzo dużą satysfakcję. Zawsze kieruję się słowami, bo to, co robimy dziś, robimy dla pokolenia. Powiedz, jakie ty masz podejście do biznesu, bo wiem, że nie jest on ci obcy. Wiem, że jesteś, mogę tak powiedzieć, menadżerką swojego taty, więc to wymaga od ciebie pewnych umiejętności. Jakie masz podejście do biznesu? Powiem szczerze tak, no moją zasadą jest to, żeby ze swojej pasji uczynić biznes. No i my właśnie z ojcem to czynimy. Bo tak naprawdę rzeczywiście pracujemy ciężko, ale sprawia nam to bardzo dużo frajdy i są owoce i myślę sobie, że w każdej innej branży ta zasada się sprawdza. Powiedz, kogo dzisiaj mogliśmy zobaczyć? Wspaniali artyści na scenie naprawdę ujmowali talentem. Jimmy Wilson, Nick Sinclair, Agnieszka Biechnik, Magnetic, Anna Maria Adamiak. Za chwilę kolejne sławy, oczywiście Brian Tracy i wielu naszych wyjątkowych gości. Czy w takiej artystycznej branży jest miejsce dla biznesu? Oczywiście każdy film jest biznesem, prawda? No to jest nie tylko dzieło, które pokazujemy całemu światu, ale także film zarabia na siebie, tak? To jest także biznes. Powiedz, czego życzysz magazynowi Krzysztofowi na kolejne lata? Więc życzę Ci, Krzysztof, hey, buddy, how you doing? Życzę Ci jeszcze więcej sukcesów, jeszcze więcej firm, które chcą być promowane tutaj w Polsce i też za granicę, żeby, mam nadzieję, że oni też będą u Ciebie w magazynach i po prostu, co jeszcze? Just wonderful success, happiness with the magazine, growth, że po prostu możesz, ten magazyn mogę być wszędzie, jak Vogue, like Forbes. Czego Pan życzy na kolejne lata magazynowi Businessman Today? No, wytrwałości przede wszystkim, bardzo trudny rynek, ale redaktor Krzysztof Zadecki wszedł bardzo ostro i ja myślę, że trzeba mu kibić zalewać bardzo mocno, aby wytrzymał z konkurencją i nie dał się, aby piął się coraz wyżej. Wina dzisiaj królowały? No dzisiaj na pewno faworytem dzisiejszej degustacji też był Sauvignon Blanc, leżakowany w beczkach przez okres od 6 do 12 miesięcy. Natomiast również na przykład jest super świetny szczep, który jest zupełnie jeszcze nieznany. To jest Negru de Drăgășan, to jest lokalny szczep rumuński, który występuje tylko i wyłącznie w Rumunii. On jest bardzo delikatny i przez to bardzo lubiany przez kobiety, bo jest taki lekko słodkawy, okrągły, jest wytrawny, ale przypomina trochę Pinot Noir w stylu. No i to jest coś, czym my możemy właśnie się pochwalić i z czego możemy być dumni, że też mamy kilka takich szczepów, które rosną tylko i wyłącznie u nas. Co planujesz na kolejne lata, na następny rok? Jakieś innowacje? Niech to pozostaje moją tajemnicą. Rozumiem, że spotykamy się za rok w tym samym miejscu? Zobaczymy. Myślę, że tak. To ja Ci życzę kolejnych urodzin i jeszcze kolejnych. I wielu, wielu kolejnych i wielu wspaniałych imprez, bo myślę, że jeszcze takie będą. Myślę, że nieraz się spotkamy. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Gala Businessman Today dobiegła końca. Wspaniali goście, wspaniali artyści, no i my, specjalnie dla Państwa. Zapraszam do oglądania Fashion Secrets.